Okej, okay, moi drodzy, nadrabiam już końcóweczka tuż przed Oscarami 2024. Jeden z ostatnich filmów, jakich nie widziałem, jeśli chodzi o kategorię, w ogóle i kategorię filmów zagranicznych. I powiem wam, że czekam, aż koncerny farmaceutyczne dojdą do takiej technologii, że będą mogły przerobić albo ten film, albo chociaż głównego bohatera na pigułkę szczęścia. Ja to chcę. Perfect Days. To film Wima Wendersa, który opowiada nam historię Kirayamy, granego przez Koji Yakusho, dozorcy, który sprząta toalety. I tyle. I sobie chodzi, i podziwia świat, a na jego twarzy maluje się uśmiech w każdym możliwym momencie. I jest to film o człowieku, który oszukał Matrix, po prostu wygrał życie. Przynajmniej w tym okresie, kiedy oglądamy ten film, już jest raczej starszym człowiekiem, ponieważ jest szczęśliwy praktycznie bez powodu i rozkoszuje się każdą najprostszą... Rzeczą, której normalnie człowiek nie dostrzega, to jest ktoś, kto jako jedyny czyta między wierszami rzeczywistości, dostrzegając rzeczy, momenty, miejsca, zazwyczaj proste rzeczy, czy ludzi, których nikt inny nie zauważa. Szczególnie w dzisiejszym zgiełku zachodniego społeczeństwa lub japońskiego, które też ma kulturę zapierdolu i też jest z tego tam to znane, że prawda ciągle wszyscy gdzieś biegną, tony ludzi, nikt się nie zatrzymuje. No to on jest tego przeciwieństwem, ale jest szczęśliwy. I powiem wam, że jest to film, który nie mogę uczciwie polecić każdemu, mimo że uważam, że jest dobry, ponieważ jest to film trochę o niczym. Ponieważ wchodzimy w świat głównego bohatera. Ale ten świat to jest świat, w którym niewiele się dzieje. To jest świat, w którym oni wstaje rano, podlewa swoje kwiatki, psikając. Z buteleczki, potem tam pod gala wąsa, a potem idzie sprzątać Kible i sobie jedzie słuchając muzyczki. I na tym polegają całe dwie godziny filmu, i to, to jest mieszanko Z jednej strony tutaj film, i sam Wim Wenders, jakby tym filmem osiąga wszystko, co zamierzył. To znaczy pokazuje nam, jak doceniać życie, pokazuje nam właśnie inną perspektywę niż w większości osób. Ale dla kogoś to może być po prostu nudne, no to po prostu może być, wiecie, no chłop się gdzieś kręci, tu prawie nie ma fabuły, są inni bohaterowie i coś tam w drugiej części filmu się dzieje, że on tam z kimś rozmawia, na kogoś wpada, ktoś z rodziny przyjeżdża. Ale to są takie rzeczy, że tego równie dobrze tego mogłoby nie być. Ja nawet tak sobie myślałem, że ten film w zasadzie po jakichś tam 20 minutach tak sobie pomyślałem, że mógłby być shortem, że to mógłby być takie właśnie 20-minutowy dzień z życia. Pana sprzątającego toalety. I w zasadzie. I, I to. Tutaj muszę powiedzieć, że to jest, moja, to jest mój główny zarzut, że cieszę się, że film jest pełnometrażowy i że powstał, uważam, że jest świetna rola i tu i tamto, ale trochę nie podoba mi się to, że on trwa dwie godziny. Mógł spokojnie trwać godzinę 25, a nawet mógł być shortem. To, taka jest moim zdaniem, taka jest prawda, i oczywiście teraz ktoś, kto się świetnie bawił, wyszedł ze łzami w oczach na zasadzie, że każdy moment tego filmu był taką odskocznią od rzeczywistości i przepięknym docenieniem. Jakby poetyckości naszej rzeczywistości w najprostszych jej elementach. Okej, okay, okej, okay, ja rozumiem, ale stricte narracyjnie, no rzeczywiście, ja muszę przyznać rację tym, co będą komentarze, że o, ja znudziłem się, i w zasadzie, po pół, od pół, Nic się nie dzieje cały film. Ja też to rozumiem, bo to de facto, no, tak, tak było. Ale film jest istotny, film jest potrzebny, film jest gdzieś tą w świecie kinematografii, jakąś tam cegiełką, i tak jak dużo dzisiejszych produkcji dotyczących manipulacji perspektywą, na przykład na daną sytuację, gdzie widzimy jakieś wydarzenia, z różnych różnymi oczami na przykład jest nam to opowiadane. Jak dla mnie to są filmy, które są spadkobiercami takimi prawnukami Rashomon'a, Alkira Kurosawy. Tak tutaj mamy sytuację, w której poczułem taki taki lekki prawda, taki trochę prawnuka Ikiru, Piętna Śmierci, Kurosawy, który też, no, jeden z najlepszych filmów ever, moim zdaniem. I już po obejrzeniu filmu włączyłem sobie na YouTube jak Wim Wenders i Jakuszo, główny aktor, stoją tam w jakimś filmiku z Letterboxa, gdzie zapytani o swoje tam cztery ulubione filmy, coś wymieniają. I Wenders oczywiście zaczyna od Ikiru. Zresztą wszystkie cztery filmy, które wymienia, to są takie filmy właśnie takiego spokojnego, melancholijnego śledzenia, bohatera, który nic nie robi, tylko przeżywa, tylko patrzy, tylko ten. Także widać, że działo to w nim i to jest jego dziecko tego typu nominowa nominowane do Oscara. A jak już mówimy o Kojim Jakuszo, fantastyczny aktor, super zasłużony e aktor japońskiego i nie tylko kina, który tutaj no rewelacyjny performance i to jest chyba najciekawszy element te tej historii, że ona mogłaby ten film mógłby być praktycznie niemy. Przypomina mi się Pies i Robot też animacja, co prawda, ale też nominowana do Oscara, gdzie tam jest bezdialogowo i tutaj podobnie e Jakuszo w tym filmie przez pierwsze półtorej godziny to mówi chyba jedno zdanie, a łącznie mówi ich, nie wiem, z dziesięć, nie wiem, ile ma tu linijek tekstu, z dziesięć może, eee, cały czas gra twarzą, cały czas gra spojrzeniami i to jest też piękno kina właśnie, to piękno w prostocie, ale piękno mimiki i on tworzy, on dużo tworzy tym jakby z niczego, tymi prostymi spojrzeniami. Jest to trochę taki zupełnie inny, ale trochę Clint Eastwood, który jak robił... Uff. To my wiemy, co, my wiemy dokładnie, jakim jest człowiekiem, co sobie myśli itd., tak i tutaj mamy to samo. W, w, jeśli chodzi o człowieka, który, no, ma zupełnie inne podejście niż taki twintiswuz. Ale też udaje mu się to zagrać twarzą i uważam, że świetna rola, jakby to jest jego film. I z jednej strony cieszę się, że ten film nie jest jakąś typową hollywoodzką historią typu, e, jak się nazywał ten z Tomem Hanksem ostatnio kolejny, ten remake, e, tam człowiek imieniem Otto, czyli taki zaczynamy z jakimś tam małomównym, dajcie mu spokój, on sobie cieszy się życiem. I 20 minuta wpada na kogoś, kto będzie mu rujnował to niego codzienny spokój, no nie? Mogłoby to taki, taka typowa historia, może trochę z innej strony, bo zazwyczaj to jest ten z rzęda, co na koniec przestaje być rzędu, a tu jest jakby na odwrót, ale gdzieś tutaj byłby szablon napisany przez AI, odciśnięty, prawda? Wzór tego typu filmów, i cieszę się, że tak nie jest, ale z drugiej strony troszkę mi zabrakło w tym filmie jakiejś więcej narracji, gdy pojawiają się osoby z jego życia, czy obce, czy, czy, czy znane, i. Mają właśnie trzy zdania, jakby jeśli chodzi o dialogi. To w tych zdaniach są ukryte szczegóły dotyczące jego przeszłości, które dużo nam, nam mówią. I szczerze powiedziawszy, chciałbym tego trochę więcej. Nie za dużo. Nie chciałbym jakiejś taniej ekspozycji, nie chciałbym, nie wiadomo, ale troszkę więcej. I skróciłbym ten film z tych dwóch godzin do, mówię, do półtorej max. Nie, nie widzę, naprawdę nie widzę potrzeby, żeby było więcej. I wtedy to byłaby moja perfekcyjna pigułka e, szczęścia. Nie potrzebowałem go oglądać aż dwie godziny, ale świetny performance. Świetnie też jest sfotografowany, w ogóle tam jakaś dzielnica Tokio, naprawdę bardzo ładnie po prostu jest sfotografowana. Jest taki współczesny film, trochę mi przypominało Hair Spike'a Jonesa. I tylko w takim bardziej azjatyckim, markhausowym stylu, ale takim codziennym. On po prostu czyści toalety. Toalety, które to no, ta są też fascynującym elementem japońskiej technologii czy kultury, które dla nas, ja bym chciał, żeby Warszawa czy w ogóle polskie miasta tak wyglądały, jeśli chodzi o toalety i czystość, ale też technologię. Jest na pewno fascynujące. Także moim zdaniem dobry film, bez wątpienia to, co chciał osiągnąć, osiąga. Jest to piękny po prostu moment na refleksję o codziennym życiu, o małych rzeczach, które nas. Nie cieszą, a powinny, mogłyby o tym, żeby może też odnaleźć jakąś nową drogę w życiu, o zmianach, które potencjalnie przed nami czekają. I te zmiany to nie zawsze musi być w kulturze Zapierdolu: po prostu, okej, okay, znajdę jeszcze drugą i trzecią pracę i zapracuję. Może, właśnie, wystarczy po prostu rzucić wszystko i wyjechać w bieszczady. Bo to jest mniej więcej meritum tego filmu i dostanie od razu siódmeczkę. Świetna główna rola, bardzo dobra reżyseria. Podobało mi się, tylko bym go skrócił, no co tu już mówiłem. Nie, to jakby szczerze, no w sensie. Nie, nie. To jest jeden z tych filmów, gdzie tak sobie myślę o tam złodziejach rowerów, czy jakieś tam neorealistycznym kinie włoskim powojennym i tak nie pamiętam ile tam te filmy trwają, ale mogę się dowiedzieć, jakbym teraz w ciemno sprawdził, a te złodzieje rowerów trwają z godziny 25 pewnie, nie? Godzina 33, no sprawdziłem i nie ma, nie ma potrzeby na dwie, a tam fabuły jest też tyćkę więcej jednak, no nie? Tu oczywiście ktoś może powiedzieć, i uczciwie przyjmę tą krytykę na klatę, to znaczy, nie zrozumiałeś, bo właśnie o to chodzi, że gdzie ty się śpieszysz? Chciałeś to pół godziny poświęcić na co kolejne? Właśnie posiedź i popatrz z naszym bohaterem z ławki w stronę przepięknych krzaków w blasku słońca. Hm? <grym> Także akceptuję, że jestem też jakby film, tym bardziej skierowany do mnie, ale no co ja wam powiem? no Jest jak jest. Czekam na waszą opinię, jak wam się podobało. Czy to wasz ulubiony film tego roku, bo dla wielu osób będzie, czy absolutnie się odbiliście, a może gdzieś pomiędzy? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.